Rozmowa niezależna jest Ekstrabola. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Schmidt. Kładam się, dzień witam dobry. Kiedyś senator, dobrze pamiętam, tak? Tak, tak, tak. Panie pośle, panie senatorze, jestem wstrząśnięty, powiem panu szczerze, najnowszym artykułem w tygodniku Gazeta Polska. Nie dlatego, że to jest tygodnik Gazeta Polska, nie dlatego, że każda piszka swój ogonek, bliższa koszula ciału, ale informacje, dane, do jakich dotarł Grzegorz Wierzchołowski, są przerażające. Ja postaram się w krótkich, żołnierskich słowach je streścić. W 2006 roku było 466 wniosków od kuratorów o pozbawienie praw rodzicielskich, o odebranie dzieci rodzicom. W 2010 roku tych wniosków było 1073. W tym czasie podwoiła się ilość rodzin, tych tak zwanych zastępczych rodzin, nawet się chyba potroiła. Z 800 doszło tam do blisko 2000. Jednocześnie spadła radykalnie, tu się właśnie o 3 aż wartości zmniejszyła, ilość rodzin spokrewnionych z tymi dziećmi. Czyli te dzieci trafiają do obcych ludzi. Ci obcy ludzie na tych dzieciach zarabiają. Dostają 2000 zł podstawę miesięcznie i 1000 zł dodatkowo na wychowanie. Czyli można powiedzieć, że w Polsce handluje się dziećmi. Ten artykuł ukazał się w tygodniku w środę. Ja dzwoniłem do Rzecznika Praw Dziecka. Zapraszałem pana rzecznika, żeby z nim na ten temat porozmawiać. Nie znalazł dla nas czasu w tym tygodniu. Taką słyszałem odpowiedź, że być może w przyszłym tygodniu, ale też nie wiadomo. A dane są naprawdę przerażające. Dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić? Panie redaktorze, na pewno się nie dziwię panu na taką reakcję, bo rzeczywiście te sytuacje, z którymi mamy miejsce ostatnio, czasami bardzo dramatyczne. Dramatyczne to jest złe słowo, to jest jakaś tragedia, gdy zabiera się rodzicom dzieci, gdy matka musi się ukrywać z dziećmi, ponieważ milicja, policja ją ściga, żeby odebrać jej dzieci, w zasadzie zupełnie jakiegoś błahego powodu. Bo kiedyś miała depresję. Te przypadki są w tym artykule, który Państwu naprawdę polecam. Warto, te przypadki warto są opisane. Tak. Dokładnie Grzegorz Wierzchołowski dotarł do tych wszystkich danych, opisuje te najbardziej takie drastyczne przypadki. Tak, no, tego dzieciaka, który ma kilkukilogramową nadwagę i chcą odebrać go babci i dziadkowi. Tego to chyba nawet już mistrz Bareja by nie wymyślił, żeby coś takiego zaistniało. Bo za gruby. Znaczy, to my się tak śmiejemy, tak? Ale to są naprawdę jakieś niewyobrażalne krzywdy, bo jakby tego słowa trzeba tak naprawdę używać. Takiego prostego jednoznacznego. Ale zresztą w tle czai się ten dochód, o którym wspominałem. Te 3000 miesięcznie. Ten wzrost liczby tych rodzin, które z tego robią biznes. To nie jest przypadek. Panie dyrektorze, to jest w ogóle bardzo, bardzo złożony problem, bo trzeba, myślę, przypomnieć o tym, że w ubiegłym roku Platforma Obywatelska doprowadziła do zmiany ustawy, która reguluje właśnie te sprawy, czyli zabierania dzieci, no bo to tak trzeba sobie po prostu powiedzieć, dając bardzo daleko idące uproszczenia, ułatwienia, to, żeby te procedury... Tam się pootwierały nowe możliwości. Prawo zostało tak rozszerzone, że może być różnie interpretowane i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo ważne, jakby, w wyniku tych zmian właśnie mamy tego typu sytuacje, tak? Bo bardzo znacznie łatwiej niż do tej pory uzyskać decyzję sądu, żeby odbierać dzieci rodzinie. I te przykłady z ostatniego roku to są właśnie owoce tej zmiany ustawodawczej, które Platforma Obywatelska z PSL-em wprowadziła i sobie to jasno trzeba powiedzieć. Ja też przypomnę chociażby o przypadku, o którym pan poseł Duda z Krakowa interweniował, gdzie też odbierano dzieci rodzinom. Bo tam chodziło o rodziny Bajkowskich. Tak, bo jest za biedna. Tak? No, co to znaczy jest za biedna i gdyby przyjrzeć się dochodowi rodziny Bajkowskiej, to by się okazało, że to mniej więcej jakaś 1/5 Polaków żyje właśnie w takiej sytuacji jak ci państwo, tak? I to oznacza, że nam wszystkim trzeba zabierać dzieci, bo państwo się nimi lepiej zajmie. Przepraszam, ale z czego wynika ta zmiana w ustawie, w prawie? No to jest chyba... No, czy to jest taki trend światowy, bo wiemy, że i to też jest opisane w tym, tak, w tym artykule, przypadki odbierania dzieci na przykład w takim państwie jak Szwecja, to jest skala
od kilkunastu do około 20 tysięcy. W Norwegii kilkanaście tysięcy. Ale Norwegia jest prawie znacznie mniejszym krajem, kilkakrotnie mniejszym od Szwecji. Czy to jest, znowu o to pytam, czy to jest przypadek, czy to jest celowe działanie? To jest na pewno, znaczy to, tu nie ma mowy o przypadku. To jest pewna ideologia, która mówi o tym, że państwo, urzędnicy mają prawo do jakby wkraczania w życie rodzinne, mają prawo do tego, żeby zająć się w cudzysłowie wychowaniem dzieci, że oni to zrobią lepiej. Pod pozorem na przykład, że jest w rodzinie jakaś patologia albo że jest niski poziom życia, nawet nie ma patologii, tak? To jest szczególnie dotkliwe. A czy wystarczą już takie preteksty, że matka ma klęcznik i się za dużo modli. No, to już, dziecko to, jest za grube, to, dziecko jest za chude. Albo za biednie żyje. Albo za biednie żyje. Tak. To państwo, żeby nie wiem, pomogło, tak? Tej matce w wynajęciu, teraz mówię o konkretnym przypadku tej matki, która z depresją kiedyś tam stwierdzono, ukrywała się z czworgiem swoich dzieciaków, bo nie stać jej było na wynajęcie mieszkania, to państwo zamiast wspomóc, dołożyć pieniądze na wynajęcie tego mieszkania, to płaci rodzinie zastępczej większe pieniądze. Znaczy, to jest właśnie ten paradoks, który, no, na który nie sposób logicznie odpowiedzieć. Znaczy, dlatego, że z jednej strony są pieniądze na to, tak, żeby płacić rodzinom zastępczym, o czym pan mówi, pan redaktor, wcale nie mają pieniądze tak, na utrzymanie dzieci. A z drugiej strony nie ma tych samych pieniędzy budżetowych na to, żeby wspomóc te rodziny w sposób naturalny, żeby się swoimi dziećmi zajęły. Ale czy to jest tylko znieczulica tych urzędników Tuska, czy to jest coś więcej? To jest system, wobec którego niestety my w Europie coraz bardziej musimy to odczuwamy. To jest system, który mówiliśmy o tym wcześniej, takiego, że przyzwolenia na ingerencję państwa w życie rodziny, w życie obywatela, inwigilacji. Ale zwracam uwagę, jakiego rodzaju to jest paranoja, bo z drugiej strony państwo się wycofuje z rozmaitych obszarów. Likwidowane są urzędy pocztowe, tak jest. Nie ma państwa i tak dalej, i tak dalej. I są rejony, są miejsca, gdzie państwa nie ma i są takie miejsca, gdzie nagle państwo jest zbyt aktywne, delikatnie mówię. I teraz co z tym zrobić? Co wy możecie zrobić? Znaczy, ja chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na przykład koszt utrzymania dziecka w domu dziecka to sięga w niektórych miejscach, bo to są różne kwoty, do 5 tysięcy, nawet ponad 5 tysięcy złotych. To zależy od regionu, jak ten region jest. 5 tysięcy złotych. No to naprawdę 5 tysięcy złotych miesięcznie. Miesięcznie, tak. Naprawdę niewielu z nas ma takie dochody, mówię już tak statystycznie, żeby tak wychodziło. Tak. Żeby tak wychodziło. No to, no ale tak, no to jest nowa infrastruktura, to jest ileś tam osób zatrudnionych, to jest ileś tam osób, które tak naprawdę z tego żyją. Trzeba tak utrzymać. Tak, no, którzy i teraz jeszcze... Bo w rodzinie zastępczej, tak jak mówiłem, to jest 3 tysiące miesięcznie. Około 3 tysięcy. Tak, 2 tysiące podstawy plus 1000 złotych. No dobry biznes. Dobry biznes. Jak to przerwać? Co z tym zrobić? Znaczy, myślę, że po prostu usiąść trzeba na pewno do tej ustawy, zastanowić się, co ciekawe. Tutaj też przypomnę, że minister Gowin Sprawiedliwości, który był jeszcze ministrem, coś takiego deklarował. On to zauważył, ten problem. No ale nie był w stanie się przebić przez większość PO. I już proponował zmiany, znaczy żeby chciał taki wprowadzić zapis, żeby zabieranie dzieci z rodzin było jedynie w szczególnie drastycznych sytuacjach. W sensie, no to jest nie język prawny, tak? Bo to trudno w prawie opisać, ale jakby w takich sytuacjach ostatecznych, tak? Że to nie może być tak właśnie, tak jak o czym mówimy, że ktoś kiedyś podejrzewano u kogoś depresję jakiegoś rodzica, że ktoś ma za niskie zarobki, tak? Że no, może jest tam jakaś patologia i też są różne stopnie patologii, bo czasami to też tak powiem, ale nie z tego, ma jednej miarki. Co pan mówi, to ja rozumiem, że po stronie Platformy nie ma ochoty do zmiany. Nie ma zdecydowanie. Wie pan, no, to też tu pan wspomniał o panu ministrze Michalaku, rzeczniku praw dziecka, to on powinien być tutaj w pierwszym szeregu ludzi, którzy o tym krzyczą. Ale nie jest zainteresowany. Ale nie jest właśnie. Nie jest. Dlaczego? A niedawno otrzymał przedłużenie urzędu na następny, bodaj nie wiem, 5 lat, bo czy 4 lata, nie wiem ile ten urząd. Ale czy można znaleźć bardziej ewidentny przykład na to, że właśnie ten urząd rzecznika praw dziecka powinien tutaj zaingerować i tym się zainteresować? Oczywiście. Ja myślę, że my na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość zapytamy bardzo konkretnie pana ministra na ten temat, co on sądzi, jakie działania zamierza podjąć, czy zajmował się tego typu sytuacjami, czy do niego dociera informacja, przecież muszą docierać.
bo to co... Nie, no, to są dane z Ministerstwa Pracy, z Ministerstwa Sprawiedliwości. I powinien się tym zainteresować, powinien... Natomiast niestety no, żadnych działań nie podejmuje i wyobrażam sobie, że my jako klub będziemy starali się tyle, co możemy, go do tego zmusić po prostu, żeby właśnie się tym zajął. Właśnie o to pytam, co wy możecie zrobić? Co Prawo i Sprawiedliwość może w tej sprawie zrobić? Możemy po pierwsze zmusić pana rzecznika, żeby się tym zajął, żeby... A jeżeli okaże się, że są niezbędne... To jest jego obowiązek ustawowy. Tak jest. No, jest świeżo po nominacji, w związku z tym został zaakceptowany w pełni przez większość koalicyjną. Myśmy tego entuzjazmu do jego pełnienia funkcji nie podzielali i nie głosowaliśmy za tym, za przedłużeniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są na pewno zmiany w prawie i trzeba być może rzeczywiście usiąść ponownie nad tą ustawą i zastanowić się, czy rzeczywiście należy tu wprowadzić zmiany, które przynajmniej zapobiegną tego typu sytuacją, że tam, gdzie ta nadaktywność, żeby zamknąć porę... Że to składanie tych wniosków przez kuratorów o odebranie praw rodzicielskich nie będzie takie proste. Że to nie będzie tak łatwo. No, też musimy pamiętać o tym, że mamy niż demograficzny, a ta aparatura, to oprzyrządowanie całe, które miała się dziećmi zajmować, ono się nie skurczyło, tak? Dzieci jest mniej. No to jest, ci ludzie chcą się wykazywać, chcą być aktywni, tak? Chcą pokazywać swoją przydatność niestety. No, niestety na tym cierpią ci bezbronni dzieci, dziewczynki, chłopcy, którzy tak naprawdę nie są w stanie przed państwem się obronić, bo rodzice to mogą rozpaczać, tak? Może ich ból, mogą tęsknić. Natomiast dla dziecka to co jest... mają zrobić te dzieciaki? Ale dzieci są bezradne, bo one nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Państwo zabiera nam dzieci. Jeszcze raz serdecznie polecam Państwu ten artykuł. To jest naprawdę najbardziej wstrząsający tekst, jaki ostatnio ja przeczytałem. Jestem w szoku i zdziwiony, że nie ma żadnej dyskusji na temat tego, co pisał Grzegorz Wierzchołowski. W tych propagandowych mediach absolutna cisza, jak gdyby nigdy nic, jakby się nic nie stało. Postaramy się w Sejmie... jakimiś informacjami na temat właśnie chorych dzieci, biednych, zaniedbanych i tak dalej. Tak, oczywiście w rodzinach, bo tylko rodziny są najgorsze. Bo z tym nie radzą w sytuacjach czasami. Natomiast nie ma pokazywania rodzin, które z pełnym poświęceniem chociażby zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi, które wymagają nadzwyczajnej opieki. Mało tego, w ostatnim okresie przecież zmniejszono dodatki dla tych dzieci. Rząd takie decyzje podejmował, aby tym dzieciom te dodatki jednocześnie ograniczyć. Wyprawka do szkoły dla dzieciaka to jest koszt około 2000 zł w tej chwili. No, uśmiecha się pan redaktorze, bo właśnie wysłałem syna do szkoły, do podstawówki, do pierwszej klasy. Bezpłatna edukacja. I raz, że zaaplikowano mu mniej więcej taki worek książek dla pierwszaka. Ja wiem. Nie wiem po co naprawdę. Czy rzeczywiście on musi, nie wiem, co miesiąc z nowego podręcznika korzystać? W tej chwili książki się już kupuje przedszkolakom. Już są takie przedszkola, gdzie właśnie oczekiwania... No i te wszystkie dodatki różne, które się z tym wiążą, rzeczywiście to jest kwota, która jest odczuwalna nawet dla osób nieźle sytuowanych, jak posłowie. No cała nadzieja, że zrobi się z tym porządek i że ktoś się tym naprawdę zajmie. Dziękuję pięknie za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Schmidt.